Даже не должен сейчас мы на медитации. Мы опять не будете. И вот это. Przepętał mnie tylko piękno. No i robił mnie często przykrości. A raczej to polegało. Ponieważ często tam jestem słabsza i poleguję, to on siedział takim smutkiem i tak był bardzo potrzebny. Ja trochę to wytrzymywała, bo jeszcze mówiłam, Fredek, jeszcze nie umieram. Idźmy stąd. Ja byłam tylko jedna, jedyna, którą on szanował. Dzieci, moje wnuki, jak do mnie przychodziły, to najlepsza była zabawa szczotka i tego jednego krewetka, on tą szczotką bardzo brał. A on się bronił. I potem jak tylko ktoś tam wchodził z rodziny, to on szczekał. Był niezadowolony. Nie lubił po prostu naszej rodziny. I tyle o moim Fredku, ale ja, pani Agato, piszę się na te wolne strony. No tak. I tak mi przykro. Proszę Państwa, chyba będzie drugi ton, dlatego że napływają tajemnicze historie z całego świata. O niektórych pamiętałam, innych celowo nie umieściłam. Jak Państwo zapewne wiecie, poeta Julian Kornhauser posiadał Janinka w swoim domu. Jego córka Agata bardzo wykochała, on mieszkał w nim 16 lat. I kiedy Agaty Kornhauser zaczął przychodzić chłopak, Andrzej Duda, to tenże Janik, poznawczy, czy grywał go po polsku. To było bardzo widziane.